Cześć wszystkim, Myszu z tej strony, witam was w kolejnym odcinku Need for Speed Underground 2. Dzisiaj sobie zmienimy samochód z powrotem na Eclipse'a i porobimy nieco innych wyścigów, nie tylko dragi. Odbijemy się od poprzedniego odcinka, tak chcę zapisać. I dalej będziemy czyścić mapkiem. Nie, na serio, coraz dłuższe mi się wydają te loadingi. Może to jest kwestia tego, że odblokowały się kolejne dzielnice, ale... czy ja wiem? W zasadzie one się nie generują, tylko się odblokowują, więc nie widzę powodu, dla którego te zmiany miałyby obciążać bardziej grę. Czy też wydłużać czas ładowania. Dobra, sprawdźmy w ogóle, co tam siedzi na tej mapie. No, już dużo tego w sumie nie zostało. Najbliżej mamy tutaj. Ale jak ty dobrze wiesz. $12,000, no nie jest źle. Jak dobrze pójdzie, to do końca gry jeszcze jeden samochód sobie zrobimy. Pozbędziemy się 240 SX i zrobimy sobie Skyline'a. No, dawaj, baby. O, to będzie chyba przyjemny wyścig. Scott, Stephanie i co? Nie zauważyłem tego ostatniego. Oj. Co ty tam robisz? O, Ryan, szeregowiec Ryan jedzie. Trochę zahaczyłem. Zbyt długo się decydowałem, gdzie jechać. Ale spoko, panujemy nad sytuacją, już człowieka doganiamy. Z niewiadomych przyczyn on zwalnia. Ja rozumiem, jest ostry zakręt, ale bez przesady. Kurde, dobre ma to Evo. Ładnie mu ciągnie. Znaczy, szybko jedzie. Jak zwykle nie ten hamulec. Swoją drogą dawno nie grałem. Ostatni raz grałem tydzień temu przeszło. Jak wrzucałem tamten filmik. Nie wiem, kiedy ten wrzucę, ale myślę, że w dniu nagrania, przynajmniej postaram się. Także jeszcze krótka notka dla tych, którzy nie zauważyli, bo dzisiaj mija termin nadsyłania prac z właśnie z Need for Speedów i pragnę zauważyć, że ja sobie nie doczytałem, nie zrobiłem wystarczającego researchu i się okazało, że ten kod, który wam oferowałem, jest ogólnodostępny, a ja takich dziwnych konkursów nie chcę robić, w których nagroda jest ogólnodostępna, bo to się bardzo mija z celem i postanowiłem w takim razie, że wygrany będzie miał wstęp, normalny wstęp, nie jednorazowy, tylko normalny wstęp na mój serwer z Minecrafta. Oczywiście to, że wygrał, nie będzie go czyniło jakimś godem czy coś, będzie normalnie obowiązywał dla niego regulamin, także jeśli wejdzie tylko po to, żeby grifować, no to od razu wyleci i to się trochę mija z celem, moim zdaniem. Ale niektórzy mają taki styl bycia, no i co poradzić. No ale niech będą ostrzeżeni. Jeśli taki mają zamysł, to robią to bez sensu. No. Dalej mnie ta chrypka męczy trochę. Kurczę, nie wiem, czy to od kataru siennego, czy od czego mi się robi. Jeszcze, ała. Rozwieszałem wczoraj ulotki, znaczy ulotki, Boże, ogłoszenia, że szukam współlokatora. Szukamy w zasadzie. I jakoś tak niefortunnie wbiłem pineskę w drzewo, że musiałem ją wyciągnąć. No i wyciągałem ją najpierw paluchami oczywiście. I wbiła mi się pod paznokieć tak, że strasznie mnie teraz kciuk boli prawy. I do tego
przez to trochę nieprzyjemnie mi się używa pada. Ale tragedii nie ma, wytrzymam. Jakoś sobie poradzę. Nie takie rzeczy ludzie wytrzymywali. Oj. Jedzie? Jedzie. Dobra, sekunda przewagi jest, także to jest mój grunt do szczęścia. Sekunda przewagi. O, nad tamtymi mam aż 10. To ładnie musieli dowalić. Ten jak się uczepił, no. Skubaniec. Niu. Lecę jak rakieta. Już nie. Niu, ale sobie słodko pojechał. Nie, myszka, co ty robisz? Spadaj. Boże, no chłopie. Gdybyś ty coś takiego zrobił, to ja bym się w życiu nie dał z powrotem dogonić. Myszka, idź sobie, no. Co ci? Czy on się wbił w ścianę bez powodu, czy mi się wydaje? Chyba mi się nie wydaje. Chyba się teraz zderzył z samochodem, żeby było jeszcze śmieszniej. Zabujało dzieckiem. Ostatnie okrążenie. Wypadałoby wygrać. Nie zajerzę mi drogi, ty. O nie. Gdyby ci głupie rzeczy po głowie nie chodziły przypadkiem. W sumie wam, bo was tu pełno jest. Zdrajcy. Wygrana jest moja, chyba że na mnie kowadło spadnie. Nie spadło. To było WRX? W sumie się nie przyglądałem. Co tam? Carbon Hoods, no dziękuję ci bardzo. W końcu się doczekało dziecko. Dobra, to pojedziemy tam to wymienić. No gdzie mnie tu płot stawiacie na mojej drodze? Tędy. Am I right? Or am I not? Nie wiem, się okaże. Chyba am I right. Przyspieszymy to trochę. Sweet. O, a może by tak let's play z Ice Tower? Nie, to już samo w sobie głupio brzmi. Dobra, z drogi! Zepsuły mi się hamulce. O, mam hamulec ręczny. Chwila. Chyba tam miałem trochę skręcić. A, ucho mnie swędzi, moment. Dobra. Dobra, nie wiem, gdzie ta dróżka jest, w sumie nie chcę mi się jej szukać, pojadę tą, która jest lepiej oznaczona. Boże, nie wiem, kto projektował architekturę tej dzielnicy, ale naprawdę ma dziwne upodobania. No i gdzie ja znowu wyjechałem? Gdzieś w...
ciemnej drodze w ogóle. Hejo! Enter shop. Boże, nie tym samochodem przecież. Nie, wróć, wyjdź. Tak. Nie ten samochód przecież czeka na zmianę maski. No dobrze, dobrze. Skocz do garażu. Wybierz samochód. Mustang. Explore mode. Boże, żeby tylko gra nie oszalała od tych moich skoków pomiędzy światem gry a sklepami i tak dalej. Swoją drogą powiem wam, że od początku serii do teraz strasznie mi się płyta porysowała od NFS-a. Wygląda, jakbym ją przeciągnął po betonie. Dawaj, dawaj. O, Sibyle. Dziękuję. Ślicznie wyglądasz. Mój misio kochany, moje cacuszko. Cacuszko tatusia. Ale cacuszko idzie z powrotem do garażu niestety. A producer is milling about with the crews tonight. He's capturing raw footage for his next street production of Slammed and Stretch. Super ciekawe. Możesz sobie tą informację zatrzymać dla siebie. Ej, chwila, ja mam jeszcze jeden wolny slot, tak by the way. Także w sumie mogę tego... będę mógł tego Skyline'a wziąć bez żadnych wyrzeczeń. Ej, polałem się trochę. O, tu mamy sprinta, także też sobie zrobimy. Czemu żeby nie? Gdzie tu był ten wjazd tylko? Ty separatysto jeden, jak mnie chciał steroryzować? Cykaj. Jakby ją przejechał, co za straleniec. Sklinę! Gdzie jedziesz? Czekaj, nie no co ty, szaleniec. Poleciał już. Tu masz ścianę. Zapoznaj się. Supra to jest ściana, ściana to supra. I ty też się zapoznaj ze ścianą. No i sam go odkręciłem, no. Dzięki za holowanie, ale się przydzwonił, ha, ha, ha. Co to w ogóle jest? Kupa jakaś błękitna, sprzedają kupę, no co to ma być? Co to za kraj w ogóle jest? Błękitne kupy sprzedają, ej, tu. O, zarzuciło. No. 180. Prawie, prawie. Młody chłop. Albo młody chłop, o. Dobre. Zarysuj se dach o dach. O kurde, akrobatyka w wykonaniu samochodu. Tego jeszcze nie było. Kurde, myszka, bo cię normalnie zaraz wyrzucę na łóżko. Albo odłączę. Idź mnie stąd! O, tutaj widzę, że ktoś się... Czy ja dobrze widzę? To jest Civic? Chyba tak. W każdym razie widzę, że stylizowany nieco na pierwszą część Szybkich i Wściekłych. Boże, co wy za zakręty mi tu wciskacie?
posyrało ludzi, no. Czy tobie, aby na pewno się nic nie pomyliło? Nie dostałeś znowu scenariusza? Nie, no ja muszę pogadać z tymi scenarzystami. Już tu aktorzy nie wiedzą, że to ja mam wygrywać, no. Co za hańba. Ej, 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 bez szaleństw, bez szaleństw, nie teraz. No. 2-2. Dobra, woda. Może by tak drugiego sprinta? Tam widzę, że jeszcze jeden się wyścig ukrywa pod performance shopem. Nie to. Nie, żartowałem. A fajnie by było oczyścić te dzielnice. Przynajmniej. Już nie będę musiał tak jeździć po całej mapie. Chociaż podejrzewam, że i tak jeszcze jestem na takim etapie, że mi się wyścig będą odblokowywać. Refresh your shave. Kupa do golenia, czajcie? Gdzie tak się ażu jeden? O, ukryty sprint. Więcej pieniążków będzie. Ła, 4K. Będę bogaty, mogę sobie kupić. Nie wiem. Pozłacane zatrzaski do maski. Ale, ale żem zarymował. No, no. Ten co tu zaparkował? To jest niebezpieczne, no. O, czong. Co tu się dzieje? Jakieś rozgałęzienia takie, że ja nie wiem co się dzieje w ogóle, gdzie ja jestem. A, prawie się udało. Szybki będzie ten sprint, widzę. Jak już 40% jest. Znowu młody chłop. I zium. 50. Ale się wykrzaczył na tej mapce. Nie w... No, nie w pick-upa. Dwie sekundy przewagi i rośnie. No ładnie. Chłopaki się obijają. I dajemy gazu. A, albo nie. Wow. W ostatniej chwili zobaczyłem, jak to wygląda. Jum. No. 1,5 minutki. Mówiłem, że ładny wyścig będzie. Carbon Kit. Nie chcę tego. Miło, że się odblokowało, ale nie chcę tego. To jest fuj fuj. Chociaż to mi pomoże zdobyć 10 gwiazdek, to się przyda niestety. Ale jeszcze nie w tej chwili. Do tego sprinta jechałem, nie? Nie, tu, suj! Wróć! Dobra, myślę, że na ten odcinek to będzie ostatni wyścig. Brawo! Nie ma tak jak wydupić się na samym początku. Japan Tuning.
Gdzie mnie na dupie siedzisz, ty oślałonko, ty? Bayview. Widzę, że kolejny szybki wyścig. Jak ja dopiero prędkość maksymalną powoli osiągam, a tu już 25%. Ale chłopaki się nie poddają. Cisną ostro. Czyżby cały wyścig był na auto? Nie. Jak ja lubię sam sobie odpowiadać. Już w sumie nie lubię, bo to tak trochę świadczy o takim w pewnym stopniu forever alone, ale... Ale... No niestety taka rola single playera. Że w singlu się zazwyczaj jest forever alone. Matko. Pokręcona droga. O, shit. Powiem wam, że zauważyłem, że te samochody zachowują się trochę jakby nie miały ABS-u. Bo dużo lepiej się sprawdza takie naciskanie hamulca, takie trochę spawnowanie go. Spamowanie na szysie. Aniżeli wciśnięcie go do oporu i czekanie, aż samochód wyhamuje. No dobra, na tym zakończymy naszą dzisiejszą przygodę. Wracamy do garażu, dzisiaj po raz czwarty? Trzeci? Piąty? Cholera wie. Jak zwykle sobie zapiszę, żeby później nie było tragedii. No i dzięki wam za to, że byliście ze mną. Zapraszam na kolejne odcinki. Trzymajcie się ciepło i na razie, hej!